Wykonawcy, który kończy inwestycje na czas, ze świecą szukać. W ostatnim czasie dotkliwie przekonał się o tym chociażby Wodzisław Śląski czy Pszów. Rybnikowi się poszczęściło i trafił na wykonawcę, któremu robota aż paliła się w rękach. I to tak bardzo, że zapomniał o przepisach i spędzającej sen z powiek biurokracji. Ona jednak o nim nie zapomniała i wykonawca za swój zapał do roboty będzie musiał ponieść konsekwencje. Wodzisław Śląski, mając na uwadze przedłużające się remonty na Jarach czy Pszów, wspominając historię budowy rynku, rybnikowi takiego wykonawcy mógłby pozazdrościć. Otóż wykonawca wziął się za remont ulicy Rybnickiego w centrum Rybnika i choć na jego zakończenie ma czas do 20 lipca, to już zapowiada, że wyrobi się wcześniej. Zobowiązuje się wykonać pracę bardzo szybko, bardzo sprawnie, do końca tygodnia. Do końca tego tygodnia? Tak, do końca tego tygodnia. A więc tempo ekspresowe. W ekspresowym tempie wykonawca wziął się też jednak za zamknięcie ulicy Rybnickiego. I tutaj już pojawił się problem. Wykonawca bowiem po pierwsze nie poinformował o tym magistratu. Po drugie rozpoczął roboty budowlane bez zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Mówiąc wprost, na własną rękę wprowadził w życie nową organizację ruchu i jakby nigdy nic zamknął ulicę Rybnickiego. Wykonawcy rzeczywiście robota paliła się w rękach i zamknął ulicę bez uzyskania stosownych zgód i pozwoleń. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach. Droga będzie całkowicie nieprzejezdna. W trakcie tych samych prac wyremontowane zostanie skrzyżowanie u zbiegu ulic Skłodowskiej i Rudzkiej. W tym czasie ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. I choć miasto cieszy się z tempa prac, w magistracie przypominają, że pewnych rzeczy nie da się obejść. Zobowiązaliśmy do tego, żeby wykonawca sterował ruchem ręcznie na czas remontu tej ulicy do momentu wydania stosownych pozwoleń na reorganizację ruchu. Oprócz tego ze względu na samodzielne ustawienie znaków drogowych i zamknięcie ulicy wykonawca został ukarany mandatem i aż trudno zdecydować, czy bardziej pasuje tutaj powiedzenie czas to pieniądz, czy raczej co nagle to po diable.